Dają się tak, żeby wziąć pod rękę i iść na zakupy? Oczywiście, że tak. Zaraz wam zademonstruję. O, na przykład. Proszę. Czy z taką torebką można iść na zakupy do jakiegoś sklepu chemicznego i włożyć tam drobiazgi? Zmieszczą się? Zmieszczą, oczywiście. Ale kochani, to nie wszystko. Popatrzcie. Idę na zakupy spożywcze. Tak? Macie takie pledy na łóżko? Takie koce? Proszę bardzo. Koc się popsuł, zrobiła się dziurka. Nie wyrzucamy koca, ale z tego koca może być świetna torba na zakupy. I na dodatek jaka milutka. Bardzo milutka. Zobaczcie, pięknie trzyma się na ręku. Tak? Pomysł, oczywiście. Pomysł rewelacyjny, kochani. Takich pomysłów tu jest bardzo dużo. Kto będzie chciał, może podejść, może sprawdzić, czy torba rzeczywiście może służyć na co dzień. A zapewniam, że może. Zamiast torebek plastikowych polecam wykorzystanie właśnie takich pomysłów na oszczędzanie, na dbanie o naszą ziemię. I takie piękne pomysły miały dzieci i ich rodzice. I za to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymuje i zapraszam na środek.